Lunch time. Dobra, kurwa, Kenji! No! Maciek! Muszę coś ci powiedzieć. Co jest? Cóż, to zajmie chwilę, więc... zobaczmy się, kiedy będziesz miał czas. Na razie. Ach, nareszcie! Ja pierdzielę, ile to zajęło, Kenji! Maciek, siama! Muszę z tobą pogadać, czy spotkamy się w Fashion Clubie? Chciałbym pójść. Muszę o czymś z tobą porozmawiać. Nie wiem, co mam zrobić. Będę czekał. Dobra. I to wszystko? Okej. Okay. Lunch time, after's hall. Jaki mam rank z Kenjim? S-ring. 8. Może jeszcze i Kenjiego zmaksymalizuję. Może nie w tej sesji, ale w następnej. Teraz pójdę z nim, pogadam. Chociaż może. Pogadam z nim teraz i... No. Ej, co tam, idziesz do domu? Co tam robisz? Pewnie. Ha? Pójdziesz ze mną? Chodźmy gdzieś w fajne miejsce. Port Island Station. Mogę ci utopić w fontannie? Hej, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. Chciałem ci to powiedzieć, kiedy byśmy przyszli do sklepu z ramen, ale teraz jest też dobry czas. Zdecydowałem się pojechać do Kyushu z Emiri. Więc to będzie moja ostatnia miska z ramen, chłopie. Serio? Ale to nie jest coś, co możesz od tak... zdecydować. E? Wygląda na to, że Kenji coś zauważył. Co jest? Czy to Emiri? Z kim ona tam jest? Pani Kanon rozmawia z młodym mężczyzną w stacji. Słyszysz pewne części konwersacji Emiri. Nie wiedziałem, że będzie taki. On jest tylko dzieckiem. On musiał źle zrozumieć mój... myślałem, że będzie zadowolony, że będę... że zmienię szkołę, ale... On powiedział, że chciał. Inni uczniowie... Nie, to długo nie zajmie. Przyjdę po ciebie, nasza noc ślubna. Nie może też czekać. O kurde, Emiri. Więc dzisiaj właśnie chciała wyjechać. Nawet nie wiedziałem, że chciała dzisiaj wyjechać. Myślałem, że będziemy na zawsze razem, no niestety. Tak to jest. Wygląda na to, że Kenji zaraz się rozpłacze. Konfront. Tak! Co ona kurwa sobie myśli? Wszystko w porządku, dzięki chłopie. Kenji się uśmiecha. To nie jest wina Emiri. To ja właśnie, to moja wina. To nie? Czemu Emiri, czemu? Kenji płacze. Cicho zostałeś z Kenji. Ewentualnie Kenji zaczął trzeć jego oczy. O chłopie, mój kapie mi z nosa, haha. Dzięki Maciek, jeżeli cię by tu nie było, ja... Kenji śmieje się podczas jego płaczu. Twoja relacja z nim jest silniejsza. Kurwa pierdoloni snajperzy, to nie jest odpowiednia chwila! Ech. Classmate Social Link doszedł do 9 levela. Tak jest. Idźmy do domu. Zdecydowałeś się powrócić do akademika. Spotkałeś się z Junpei'em przed akademikiem i weszliście razem. E? Yukari i Ken siedzą w tym... w salonie, wyglądają dziwnie. Hej! For what? Hey Fuka, is Aigis ready? W odpowiedzi Fuka i Aigis przyszły. How does she look? This is how I look. A no tak, ona z nami do szkoły będzie chodzić. Huh? Am I seeing things or is she wearing a Gekkoukan uniform?
What's going on here? No, Junpei, nie możesz użyć mózgownicy. She said she wanted to go to school, so I said something to Chciała iść? As a joke. But the chairman overheard and thought it was a good idea. So, as of tomorrow, she'll be a junior. Zajebiście. Seriously? He's down with that? He said something about studying her behavior in a social environment. Okay. As far as I'm concerned, it's a great idea. Junpei, też co dostaniesz do cholery jasnej. Just look at how cute she is in that uniform. O, i właśnie o tym mówię. Kamuflaż! Ale hej, co z jej słuchawkami? Przecież nie może tego zdjąć, jest wbudowane w jej głowę. Ale te słuchawki metalowe nie są, kurde, naturalne. No właśnie, będziesz torturować się tam, Aigis. With the commencement of the second semester, I intend to synchronize my schedule with the other members. If I were to remain here on standby, it could delay our deployment. Ano, może. I request to accompany our squad leader. Oczywiście ze mną. Delay our deployment? Won't you going to school create... No właśnie, wyobraźcie sobie to. Jak ja będę w ławce siedział, a Aigis będzie cały czas się stać, patrzeć na mnie z góry, to byłoby przerażające. Maciek, san, co tam robisz? Nie krzywdź mnie, Aigis, proszę. Od tej misji i od tego Mission Impossible w moim pokoju po prostu mam lęki. Mam koszmary. I will make any necessary adjustments as problems arise. Pewnie, mam Gatling Gana w palcach. Rozpierdzielę każdego, kto będzie na mojej drodze. Yeah, you do that. No, Reksiu kurde wie. Reksio wie najlepiej. Zgadzam się z Reksiem. He said, I want to go to school. Nie, Reksio, to pułapka! Nie rób tego! Sorry, Koro-chan. You have to stay here. Reksio-chan! O. Jesteście straszni, boję się. Co masz do powiedzenia na swoje usprawiedliwienie? Mam pytanie, Maciek Sandał. Dlaczego Reksio nie może pójść do szkoły? Nie rozumiem, dlaczego ja mogę pójść do szkoły, kiedy Reksio nie może tego zrobić. Ponieważ to jest pies. Nigdzie w żadnych szkolnych zasadach nie pisze, że pieski nie mogą pójść do szkoły. Moje pytanie jest nieodpowiedziane. No dobra, w takim razie zdrowy rozsądek. A takie zrozumienie nie jest w szkolnym regulaminie. Moje pytanie było odpowiedziane. Dziękuję bardzo. Zajebiście. Co ty masz do powiedzenia? Kiedy Aigis się tak ubrała, muszę przyznać, że wygląda jak starsza siostra. Jeżeli ubierze się w strój letni, to wszyscy będą widzieli jej mechaniczne ręce. Kurde, nawet teraz przez ubranie mogą zobaczyć jej mechaniczne ręce. Dajmy na to ktoś niechcący nią wpadnie i walnie łbem o jej ramię i kurde będzie miał guza i będzie musiał do pielęgniarki pójść. I co wtedy się stanie? Zdecydowaliśmy, że powinna nosić zimowy mundurek. Nie sądzę, że ktokolwiek będzie uważał to za podejrzane. Jak mogę ci pomóc? Pogadajmy. Dałam Aigis trochę zimowych ubrań, by trochę ją zakryć. Mam nadzieję, że nie będzie dla niej tam zbyt gorąco. No raczej nie, bo to w końcu robot. Powiedziałam przewodniczącemu, że Aigis także powinna pójść do szkoły z nami. Naprawdę nie mogłem wymyślić żadnego powodu, by temu zaprzeczyć. A przewodniczący się zgodził. Hał. Nie chcę pochodzić. A spadaj, Reksio, jesteś okropny. Myślę, że chłopie, myślę, że jest naprawdę urocza.
na pewno będzie dużo ludzi, którzy będą chcieli się z nią umówić. W sposób, w jaki mówi, w sposób, w jaki chodzi, o, rzeczywiście. Dużo ludzi chciałoby się umówić z osobą, która rozmawia w ten sposób. Albo chodzi, jakby miała pampersa pełnego. Nie miałem z tym nic wspólnego, dobra? To wszystko był pomysł Mitsuru. Jeżeli cokolwiek stanie się w szkole, ja nie będę za to odpowiedzialny. Co ten Ikutsuki sobie myśli? Ikutsuki Sandał, przepraszam. Przy okazji jeszcze save'nę. Jeszcze ze dwa dni pogram. I będę kończył tą sesję. Let's go. Let's go! Tak. Idę spać. Tak do trzeciego. Trzeciego pójdziemy do Tartarusa. Rozumiem, to musi być Tartarus podczas dnia. Błagam, nie mów tego nikomu, bo będą na ciebie dziwnie patrzeć. To racja. Obecnie nie wykrywam żadnych cieni w okręgu. Jednak musimy być ostrożni przez cały czas. Morning! Classroom 2F. Czas na morning homeroom. Class, we have a new student who will be joining us. She just transferred here. Please, introduce yourself. My name is Aegis. I am pleased to meet you all. To nie jest wcale podejrzane, jak ona rozmawia. Aegis. What a strange name. I wonder if she was born overseas. No. Nie. Pani Toriumi zaczęła rozglądać się za tymi historią jej czy coś. Let's see. Anything else I should know? Humanoid tactical weapon. Pojebało cię, Ikutsuki? What? Clearly that's a mistake. To jest błąd. To nie jest kurde. Just goes to show. You can't believe everything you read. Ale to raczej potwierdzone informacje powinny być. You can say that again, Teach. Let's see. You can sit. Are there any open seats? Pani Toriumi rozgląda się po klasie. Oh, that spot's open, right next to him. Obok kogo? Pokazała palcem na ciebie. Nie pokazuje się palcem. That one should be fine. Miss Toriumi, that spot's already taken. He's just playing hooky. Which means he's not here. So it's free to be used, right? Aegis została. No, Aegis będzie siedzieć koło ciebie. This spot will be perfect. My highest priority is to be with this person at all times. Nie musisz mówić to dla całej klasy. Aegis, is there a problem? Yukari, why are you standing up? Zazdrosna. My, aren't we just full of drama today? Nie widziałaś, jak to kurde się dzieje na YouTubach, proszę pani nauczycielko. Do me a favor and save the antics for after school. Morning Lunchtime. Kenji, a nie. Dostałeś SMS-a. Od Akihiko. Mam coś ważnego do zrobienia po szkole. Chciałbym, żebyś przyszedł. Będę na ciebie czekał przy wejściu. Spotkaj mnie tam. Kurde, zapomniałem o queście, Elizabeth! Dobra, idziemy do Akihiko w takim razie. Zdenerwowana Akihiko czekał na ciebie. To nie moja wina, to ten dzwonek, on się spóźnił. Siema. There's something I have to do, and I want you to come with me. Okay. Gdzie pójdziemy? We're going to get someone. An old member. Wiem o co chodzi. Akihiko nosi ze sobą, ma ze sobą walizkę. Gdzie mógłby, gdzie ciebie chce wziąć? Iwatodai Strip Malhagakure Ramen. Ulubione miejsce Kenjiego. Czy to właśnie Akihiko chciał pójść? You're getting on my nerves. The situation has changed.
Sorry, but this time I'm not asking. What? Jest nas dwóch, ty jesteś jeden. This belongs to you. Akiko dał walizkę, którą miał dla Shinjiro. We have a new enemy. They're persona users like us. Yeah, so what? There's more. Ken Amada has joined our team. What the hell are you talking about? He has the potential, and Akutsuki-san has okayed it. He's now a persona user. Mm-hmm. You've gotta be kidding me. Let me ask you one thing. Was it his decision to join C's? Na to wyglądało. Yeah, he volunteered. I see. Then count me in. Ooh! So you're the one leading the operations now, huh? Tak. Shinjiro spojrzał ci prosto w oczy. If you don't mind me asking, what exactly are you fighting for? Dla siebie. Is that so? Well, you do your thing, I'll do mine. Pewnie. Is my room still vacant? Yeah. I kolejny doszedł do naszej drużyny! Shinjiro, dupa w kraki. Jest o rok starszy od ciebie i wygląda na to, że już wcześniej mieszkał w akademiku. Mimo tego, że wciąż jest zalany tajemnicą, wygląda na bardzo dobrego partnera, na którego można liczyć. Czy mogę zobaczyć jego status? Cześć. Status? Jest! Okej, dobra. Więc co mogę powiedzieć o Shinjiro? Właśnie przy okazji. Equip. No. Używa toporów, czyli chyba slash attack. Tak mi się wydaje. Status. I... oto jego skille. Ma regenerację, ma fatal end, ma też kontrę. Jego skille opierają się na... Evil Smile, co to... A no, jego skille opierają się na zrobieniu tych problemów stanu i na fizycznych atakach. Tak więc... O, i nie ma też żadnych odporności i słabości, czyli moim zdaniem on jest no, kimś, kogo warto używać. Tak więc niestety no, chyba magii nie uczy się. I w przyszłości jego liczba skilli drastycznie się zmieni, że tak powiem. Ale nie powiem, o co chodzi, ponieważ no to będą spoilery. Godzina 19 minut, dobra. Pogadajmy... O, ja czuję się świetnie. Status. Ale ja mam największy level i tak. Wszyscy czują się dobrze. Hell yeah. W takim razie jeszcze jeden dzień przejdę. O, telewizor. Ta. Ej, już! No, dobra. Arf. Nie chcę nigdzie chodzić. Pogadajmy ze wszystkimi. Shinjiro kopie dupę, chopie. Jako, że wrócił do naszej drużyny, nikt już nas nie pokona. To ten koleś, który nam pomógł wcześniej w tamtym miejscu, czyż nie? Był kiedyś członkiem SEES, ho? Wygląda na kogoś w porządku, czyż nie? Jak mogę ci pomóc? Pogadajmy. Shinjiro Senpai jest straszny, ale myślę, że po prostu nie jest taki, jaki jest. Nie myślę, że jest kimś złym, po prostu no w końcu jest dobrym przyjacielem z Akihiko Senpaiem. Rekshio-san powiedział mi coś interesującego. Powiedział, że Shinjiro-san karmi go od czasu do czasu. Jak może to robić, skoro on dopiero przed chwilą dołączył? Hał. Rekshio, ty zdrajco! Myślałem, że mnie najbardziej kochasz. Shinjiro-senpai wygląda na bardzo silnego. Ale czy można na nim polegać? No, w końcu był w tamtym miejscu i... Cóż, myślę, że nie za bardzo, nie jestem zbytnio łatwo ufny. Czy jest takie słowo, nawet nie wiem. Siema. Czekałem na ten dzień, Shinji.
jestem teraz gotów do walki. Tak właściwie. Jesteś taki napalony jak zawsze. Cóż, lepiej nie bądź za nami. Dzisiaj dam sobie trochę spokój, ale od jutra dzwoń do mnie, kiedy będziesz chciał. Czy tam wzywaj mnie, kiedy będziesz chciał. Naprawdę jestem szczęśliwa, że mamy cię z powrotem, Shinjiro. Ale nie, ale po prostu zastanawiam się, co spowodowało, że znowu wziąłeś twój Evoker. Coś musiało na ciebie wpłynąć. Ale nie będę cię o to pytał teraz. Pytała teraz. No, dziękuję bardzo. Może kiedyś będę w... będzie mi się chciało wam wszystkim powiedzieć. Okej. Okay. Tak więc... z dniem dzisiejszym... mamy full! Wypas, kurde! Wszyscy są w naszej drużynie, już więcej nie będzie nowych członków. Oh my god! Godzina 22 minuty, idealnie. Jeszcze jeden dzień zrobię i będę kończył tą sesję. Pójdę do Tartarusa. A, niech będzie. Pójdę do Tartarusa poza sesją i będzie świetnie. Jeszcze jeden. Idealnie, ja pierdzielę. Good morning. Znowu, jeden. Tak przy okazji, no... nie wiem, czy im szybciej się ich... nie wiem, czy im szybciej się ich ten odratuje, tym lepsze nagrody się dostanie. Myślę, że to chyba tak jest, ale fakt jest. Dzień dobry. Być może już o tym słyszałeś, ale... numer incydentów wzrósł, porównując z tymi, które były podczas ostatniej pełni księżyca. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu musimy uważać się przez ten cały... Kurde, przecież mi karty masz dać z Pokemonami, zapomniałem. After school, dziękuję. Z Kenjim może połażę trochę. Mitsuru! Daj mi mój prezent. Please. Hello. Tak, to ja. Widziałem twoje rezultaty, dobra robota. To jest od przewodniczącego. Night card set. Item. wiem na czym to użyć. Plus 2 wszystko, ha? I plus 1 szczęście, niech będzie. Zawsze coś. Nie będę musiał wydawać moich klejnotów na te karty. No i git. Cieszysz się, że mamy nową muzyczkę szkolną, Mitsuru? Ja w sumie wolałem tą wcześniejszą. Ale hej, można się przyzwyczaić. O, Hideyoshi! Hej, Maciek-kun. Wciąż szukam tego palacza. Powiedz mi, jeżeli znajdziesz jakieś info. I przy okazji też po francusku w tle gadają. Ale nie mogę tego zrozumieć, ponieważ tak trochę le. Spróbujmy. Hej, co tam, idziesz do domu? Dobra. Chciałbym już... o nie. Kurde, Kenji, rozczarowałeś mnie po raz kolejny! Hej. Hej. Jeszcze się nie przedstawiłem, czyż nie? Jestem Shinjiro Agaraki. Aragaki. Nie martw się. Będę was wspierał. Bum. Jutro... pojutrze będzie pełnia księżyca. Na pewno kolejny cień się pojawi, więc... proszę, bądź gotowy. I zajebiście. Mam jeszcze z 5 minut, więc pogadam ze wszystkimi. Co masz do powiedzenia na swoją obronę? Dołączyłem do was, ludzie. Byłem kiedyś członkiem SES, a jestem twoim senpajem. Więc możesz na mnie liczyć. Shinjiro, Akihiko i ja byliśmy wcześniej w SES, kiedy byliśmy w gimnazjum. Dużo rzeczy się wtedy wydarzyło, ale... Nie powinieneś podejrzewać o nic, Shinjiro. Jest na pewno nam się przyda, jest kimś, na kim można polegać. Za niedługo będzie kolejna pełnia księżyca, więc powinniśmy prawdopodobnie przyszykować drużynę. Jeżeli szukasz jakichś tam różnorodności, to powinieneś wziąć Shinjiro do grupy. Będziesz...
będziesz, no, nie spodziewasz się, jaką ma dużą siłę. To nic takiego. Rexio-san powiedział mi coś interesującego. A, to już mówiłem. Znaczy, to czytałem już. Tak, wszyscy chyba się będziecie teraz powtarzać. Tak więc, let's go to Tartarus. Tartarus. Let's go. No więc... tak jak powiedziałem wcześniej, niestety Kenai... No, Kenai Shinjiro niestety zobaczycie podczas następnej operacji w pełni Księżyca. Nie ma innego wyjścia, więc zobaczmy. Status. Kogo weźmiemy? Junpei'a? Akihiko? I... Yukari może. Tak jak za starych, dobrych czasów. Tak, bo oni mają najmniejsze levele. Junpei musi, kurde, być w naszej drużynie. Ja pierdzielę, ma 6 leveli w porównaniu ze mną, jest w tyle. Więc Junpei musi być w drużynie. Przy okazji, jak wszyscy się czują. Good. O, Shinjiro świetnie się czuje. Kurde. W takim razie dobrze by było go do teamu wziąć. Ale z drugiej strony i tak wszystkich będziemy tutaj na hita załatwiać, więc hej. Tak. W sumie może... Masz... Zaraz. Co konkretnie masz? Diarama. Nie, jednego kolesia. Ale za level dostaniemy Diarama. A Yukari ma już to? Nie, kurde. Ty masz Medie, czyli jednak Ken szybciej tak jakby dostaje te skille, tak myślę. Tak czy owak nie. Yukari, Junpei i Akihiko, tak? Tako, let's go. I Yukari. All right, let's go. Let's go. Pójdę jeszcze do Elizabeth. Okej, dobra. Check request compendium. Undertake a quest. Gdzie mogę, kiedy mogę z tobą... O! Deadline today! O nie! No trudno, nie zobaczymy. Book of Ancients. Kurde, scenki nie zobaczymy z Elizabeth już. Ja pierdzielę. No trudno, niestety. Możemy to zrobić. Ach, no trudno. W sumie zaraz. Knight Reigns. Champion Knight. To te koniki, czyż nie metalowe. Czyli no, mogę ich bez problemu rozwalić. Oni są słabi przeciwko wiecznym atakom. Dobra, leave. Save'nę i kończymy na dzisiaj. Tak więc. Wielkie dzięki za to, że byliście, oglądaliście tego let's play'a do tej pory. I mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Już godzina 30 minut, ale muszę jeszcze trochę pogadać, bo... Zacząłem nagrywać jakieś 15 czy 20 sekundzie, żeby wszystko podzielić na 30 minut mniej więcej. Więc tak, co w następnej sesji będziemy robić? Kolejna operacja. Pełnia Księżyca, kolejny boss do rozwalenia. I zostało nam jeszcze tutaj odratowanie oczywiście ludzi w Tartarusie, co oznacza, że levele nam wskoczą. Ja pierdzielę, mam nadzieję, że nam dobrze wskoczył, ponieważ o ile dobrze pamiętacie, w Tartarusie dużo expa żeśmy dostawali. I powinno być git, mi się tak wydaje. No tak więc ja będę już uciekał, bo za półtorej godziny muszę wychodzić na wykłady. Kurde, gdyby nie te tartarusowe ćwoki, które się tam zagubiły, to bym jeszcze pół godziny nakręcił dodatkowe, ale niestety nie mogę. Tak więc, no, to jest 62 odcinek chyba? Ja pierdzielę, jak tego dużo. I widzimy się następnym razem.
Na razie wszystkim i cześć!